Witam wszystkich na kolejnym treningu poświątecznym. Mam nadzieję, że jesteście gotowi. Potwierdzić proszę, kto jest i zaczynamy. Dostajemy od niego zbióreczkę. Usubidaci. Rej. Os. Sejzam. Mokso. Zamykamy oczy i bardzo luźno oddychamy. Otwieramy oczy. Co mnie rej? Os. Śledzi rej. Os. Kani rej. Os. Kierowco. Rej. Os. Mam nadzieję, że już jesteście po króciutkiej rozgrzewce. Teraz się tylko troszkę dogrzejemy. No, ten dzisiejszy trening się troszeczkę przesunął, ale ważne sprawy mnie zatrzymały, ważne, że dotarłem i ten trening się normalnie odbędzie. Jutro planuję trening na godzinę 16, mam nadzieję, że wszystko będzie po mojej myśli i spotkamy się jutro o godzinie 16. A teraz łapki i luźno biegniemy. Ok, wystarczy. Luźno biodra. Drugą stronę. Na boki. Rozcieramy jedno kolano. Drugie kolano. Ok, idzie ręka. Siro. Ok. Siro. I naciągam. Prawą rękę za łokieć. Rozluźniamy. Druga ręka. I moje ręce. I shiro. I luźno wykrok. I wymachy nogi. Kolano prosto, palce w górę. Eks. I sam, si, tu, rok, sić, acz, tu, tu. I druga noga, ecz, i sam, si, tu, rok, sić, acz, tu. Tu, luźno biodra. Drugą stronę. Daleko wykrok do przodu. Dociskamy biodro. Zmieniamy druga noga. Jak najdalej noga w tył. Plecy do góry. Stajemy do góry. I jeszcze raz bioderka. W drugą stronę.
Jeśli mamy z kim, to łapiemy się za ręce, jeśli nie, to ćwiczymy sami. Obracamy się raz w jedną, raz w drugą stronę. Ok, tyłem do siebie i klaszczemy łapki. Ok, wystarczy. Jeszcze raz wykrok i luźno wymachy nogi. Edź. I sam. 3, 2, 3, 6. Hacz, kio, tu i zmieniamy. Druga noga, ić, ni, san, si, kio, ruk, sić, hacz, kio, tu i luźno biodek. I w drugą stronę. Ok, to tyle jeśli chodzi o tą krótką rozgrzewkę. Dzisiaj zrobimy sobie wymagania na czwartek, już powtórzymy, ale już powtórzymy tak po kolei, jak wszystko powinno wyglądać. Natomiast przerobimy sobie pokrótce wymagania poszczególnych technik, jeśli chodzi o trzecie kiu. Nawet te osoby, które mają niższe stopnie, będą mogły sobie próbować wykonać te wszystkie techniki. One nie są aż tak bardzo skomplikowane. Myślę, że wspólnie damy radę sobie wykonać wszystkie rzeczy te, które powinny być zrobione. Bardzo tylko proszę, żeby uważnie wsłuchiwać się w to, co mówię, patrzeć, bo pewnie oglądacie w tej chwili to, co się dzieje na monitorach czy tam na telefonach i starajcie się to wykonywać w miarę dokładnie. Tych technik jest niewiele do powtórzenia, więc chciałbym, żeby każda technika była wykonana mocno. Żeby się nie okazało, że ktoś stoi tą godzinę i robi tam jakieś ruchy i tak, prawda rzecz biorąc, to się trochę nudzi, bo robi to tak sobie trochę na odczepne. Ja myślę, że spotykamy się po to, żeby się czegoś nauczyć. Każdy trening może przynieść jakieś zadowolenie, jakieś nowe elementy, na które popatrzymy troszeczkę z innego punktu. Jeśli będziemy mieli większą wiedzę, będziemy mogli sobie poprawiać i korygować wszystkie te nasze elementy, które jeszcze nie tak dosyć dokładnie wychodzą. Ale zanim powtórzymy te wszystkie wymagania, w związku z tym, że była dłuższa przerwa, mieliśmy przerwę świąteczną, to chciałbym, żebyśmy sobie powtórzyli ten podstawowy kichon, wszystkie te podstawowe elementy. Zaczniemy od pozycji hachidachi, czyli tej pozycji gotowości. Lewa ręka na biodro, prawa ręka do przodu i staramy się wykonywać mocno tsuki, zwracając uwagę, żeby nam łokcie nie odstawały i że łokcie nam ocierają przy wyjściu i przy powrocie. Mocno z wydechem robimy liczy. Eć. Ni, san, si, go. Taka ważna rzecz. Chciałbym, żeby to nie wyglądało w ten sposób, że my się tutaj przekręcamy. Ma być krótki ruch biodro i biodro wraca. Mamy napędzić tą technikę i to biodro ma wrócić. To nie znaczy, że mamy robić sztywno barkami i biodrami. Jest krótki ruch biodra. To jest tak, jakby ręce były luźne. Robimy ten początek, napędzamy tą technikę i te biodro wraca z powrotem. I jeszcze raz staramy się to wykonać i liczę. Ecz, i, san, sy, go, rok, syć, ać, kru, ciu. Ok. I teraz robimy genam baraj do zenku cudaci. Zwracając uwagę na to, że tutaj są dwa bloki, nie przykładamy tylko tej ręki tutaj nie ma wtedy żadnych bloków. Obie strefy, strefa Jodan, strefa Chudan, Genan są chronione i robimy Genan Baraj do zenku cudaczy. I robimy, i wracam,
I na drugą stronę. Ec. I. Ec. I. Ec. I. Ec. I. Ec. I. Ec. Zwracając uwagę, że tu jest minimalnie kolano ugięte, starać się, żeby stopa nie była mocno skręcona, prawie jak na wprost, bo teraz do gyakuzuki wypychamy. Wypychamy to biodro i wtedy będzie to gyakuzuki. Tak samo wygląda blok Ageuke. Powtórzymy sobie go kilka razy ze zwróceniem uwagi, że tu są dwa bloki, dopiero właściwy blok. Ec. I. Ec. I. Ec. I. Ec. I. San. Si. Go. Rok. Si. Hac. Kyo. Tu. Pamiętając o tym, że blok przejściowy i ręka idzie po zewnętrznej stronie, nie po wewnętrznej, po zewnętrznej stronie. Daleko, daleko od ciała idzie ręka. I teraz do zenkutsudachi zrobimy blok Soto Uke ze zwróceniem uwagi, żeby oś była osłonięta. Musimy skręcić barki jeszcze bardziej na zewnątrz. Uwaga, ec, i, ec, i, ec, i, ec, i, san, si, go, rok, sit, hać, go, tu, ok. I teraz zrobimy blok uchi uke, czyli od wewnątrz do zewnątrz, tu teraz barki pracują w drugą stronę, przy soto uke, do środka zagarniały, przy uchi uke. To nie jest tylko ruch ręki, pamiętać o tym, że to nie jest żaden blok. Ten blok pracują całe ciało, pracuje barki, blok, biodra, kolano, do gyakuzuki skręcona ręka. I robimy ec, i, ec, i, ec, i, san. I trochę wolniej, ec, i, san, si, go, rok, sis, hać, go, go, ok. I wystarczy, jeśli chodzi o uchi uke. Teraz parę ćwiczonek dla przypomnienia, jeśli chodzi o przestawianie, o rotację bioder, przestawianie stóp, jeśli chodzi o pozycje. Zasadnicze pozycje przypomnę: zenkutsudachi, kolano ugięte, kiwadachi, to jest tak jakby były dwa zenkutsudachi, kokutsudachi, skibadachi. Przy kokutsudachi przenosimy środek ciężkości i kolano jest za stopą, tutaj kolano jest nad palcami. I teraz będziemy robili przejście zenkutsudachi, kiwadachi, powrót do zenkutsudachi. Idziemy do zenkutsudachi. Ec, zenkutsudachi. Ni, kiwadachi. San, zenkutsudachi. Si, wracamy do yo. I teraz na drugą nogę. Ec, zenkutsudachi. Ni, kiwadachi. San, zenkutsudachi. Si, wracamy do yo. Zwrócić proszę uwagę, żeby to nie było, że my się tutaj pochylamy, że przenosimy tułów. Tułów powinien być jak najbardziej wyprostowany. Przy każdym przejściu tułów jest prosto. Nie idzie najpierw głowa do przodu, tylko przesuwamy całe biodro. I jeszcze raz to zrobimy. Ec. Ni. Kibadachi. San. Zenkutsudachi. Si. I druga strona. Ec. Ni. San. Si. Teraz to samo z zenkutsudachi, ale będziemy robili do kokutsudachi, czyli po zenkutsudachi przestawiamy pozycję do kokutsudachi, wracamy do zenkutsudachi. Tutaj takie troszeczkę utrudnienie jest. Po zenkutsudachi staramy się przechodzić w zenkutsudachi, przenosząc środek ciężkości. To nie jest tak, że my sobie tą nogę teraz będziemy daleko przestawiać. My musimy tu wciągnąć biodro, wciągnąć, przestawić
przestawić biorę, tak? I próbujemy. Zenkutsu dać. Eć. Nii, kokutsu dać. San, zenkutsu dać. Biodro ściąga i wracamy do jori. I druga strona. Eć. Nii. San. Si. I jeszcze raz. Eć. Nii, kokutsu dać. San, zenkutsu dać. Si. I druga strona. Eć. Nii. Pamiętając o tym, żeby nam kolano nie uciekało. San. Si. I teraz będziemy robili wyjście do kokutsu dać, z kokutsu dać, do zenkutsu dać. Czyli będzie ić. Kokutsu dać. Ni. Kiba dać, z kiba dać. Do kokutsu dać i powrót do jori. Uwaga. Kiba dać. Ić. Ni. Kokutsu dać. San. Do kiba dać. Si, wracamy do jo. Pamiętać o tym, żeby starać się nie kiwać tułowy. I teraz druga strona. Kiba dać. Ić. Ni, kokutsu dać. San, kiba dać. Si, powrót do jo. Kiba dać. Ić. Ni, kokutsu dać. San, kiba dać. Si. I druga strona. Ić. Ni. San. Z kibadachi do kokutsudachi. I jeszcze sobie powtórzymy tą technikę z kibadachi shuto ze zmianą pozycji. Od razu dynamicznie robimy ruch biodra. Czyli stajemy w kibadachi i robimy w jedną stronę shuto do kokutsudachi. I zamieniamy druga strona. I san, si, to. Jok, si, hać, kio, kio. Sprawdzamy co jakiś czas technikę, więc jeszcze raz robimy trzy razy i patrzymy sobie na dół na swoją pozycję. Ić, ni, san. I sprawdzamy, jest ok? Robimy dalej. Ić, ni, san. I znowu patrzymy. I dalej. Ić, ni, san. Patrzymy. Ić, ni. San. I sprawdzamy. Trochę stopa ucieka, poprawiamy kolano, zwracamy na to uwagę. Myślę, że z tych takich podstawowych rzeczy zrobiliśmy już wszystko. Chciałbym, żebyśmy teraz skupili się na pełnym powtórzeniu wszystkich technik, jeśli chodzi o wymagania na czwarte Q. Czyli stajemy sobie tak, żeby można było zrobić trzy przejścia. Jeśli ktoś ma mniej miejsca, to będzie robił dwa ruchy. Do przodu, cofnie się, zrobi trzeci ruch, potem będzie powrót, będzie dokładnie podobnie to wygląda. Czyli stajemy, midzi zenku co daci, gedambara, jime, kamae, robimy do przodu sangonzuki, czyli potrójne uderzenie ze zwróceniem uwagi, że jedna technika, rotacja biodra, powinniśmy robić przynajmniej dwa poziomy do wykonania uderzeń. I robimy, raz, dwa, trzy, i... San, shiro. Zwracając uwagę, zaczekaj jeszcze chwileczkę. Zwracając uwagę na to, że zenkutsu dachi poruszamy się po łuku, żeby się nie pochylać i że nie przy przejściu do tyłu, żebyśmy nie odrywali stopy, tylko powinniśmy przenieść środek ciężkości. Ale przenosząc środek ciężkości, głowa już jest przesuwana. To nie, że głowa nam zostaje, stanę w ten sposób, że głowa nam zostaje. Tylko tu już powinniśmy przesunąć środek ciężkości cały z głową. I nie tracimy kontaktu z podłożem. Nie człapiemy, nie przestawiamy nogi w ten sposób, tylko zwracamy uwagę. I do tyłu robimy. I. Sam. I kolejna technika do przodu. Ago uke gyakuzuki, ago empiuchi lub mae empiuchi. Age, czyli zniesienie. Lub mawashi, czy maje. Ważne, że na tym poziomie zaawansowania przy egzaminie już na ten stopień powinniśmy umieć wytłumaczyć, jaka jest różnica między jedną a drugą techniką, żebyśmy znali zasadę wykonania, po co to robić, kiedy to ma być wykonane, kiedy można to wykonać, żeby rozumieć to, co robimy. Zresztą przy każdym egzaminie trzeba znać
nazewnictwo i trzeba rozumieć technikę, którą się wykonuje, bo tylko wtedy można starać się wykonać ją dokładnie. To robimy. Agełkę, giaku, zuki, agłem, piuć. Licz. Ec. I. Sa. Siro. Ec. I. Sa. Do przodu robimy. Uciłkę, kizami, zuki, giaku, zuki. Pamiętając o tym, że przy, po uciłkę, przy kizami, żeby nam nie uciekało kolano na bok, po bloku mamy rotację biodra, skręcamy się i przekręcamy tułów jeszcze bardziej do przodu, potem wykonujemy giaku, zuki. I liczę. Ec. I. Sa. Shiro. Ec. I. Sa. Ok. I kolejna technika to jest soto uke, yokoenki uchi, doki badachi i do tego kizami uraken uchi. Jeśli ktoś będzie wykonywał sotouk yokoenki uchi do kibadachi, kizami uraken uchi, jeśli ktoś jeszcze do tego zrobi yakuzuki, to też jest dobre wykonanie, ale raz, dwa, koniec, tak? Sotouk yokoenki uchi, kizami uraken uchi do zenkutsu dachi. I przypominam, że przestawiamy przednią nogę, nie przestawiamy nogi tylnej, tylko przestawiamy nogę przednią. Tak jest w kihonie. W walce to się wszystko może zmienić, bo w myśl zasady nie mam zasad. Sytuacja, w której się znajduję, z moją zasadą. Nie powinniśmy umieć odpowiedzieć na pytanie, co zrobię, jeśli. Nie wiem, co zrobię. Zrobię wszystko to, do czego przymusi mnie sytuacja, do tego, do czego przymusi mnie mój przeciwnik. Nie jestem w stanie odpowiedzieć, że wykonam akurat tą technikę. Wszystko zależne jest od tego, co będę w danej sytuacji mógł wykonać i co będę musiał wykonać. Proszę o tym pamiętać, to się nie sprawdza, taka zasada, że ja zrobię to i to powinno wystarczyć. Tak nigdy nie będzie. To robimy. Soto uke, yokoen pi uchi, uraken uchi. Ejc. I Kuba robi do tego giaku zuki. Ni. San. Shiro. Teraz zrób bez giaku zuki. Ec. Uraken i koniec, tak? Ni. Nie zmieścisz się, jedna technika. Do tyłu teraz zrób jeszcze z giaku zuki. San. Ok. I kolejna technika. Shutouke kizami maigeru. Tak jest wymagania. Do tego jeszcze dołożymy technikę gyaku nukite. Shutouke, przypominam, kizami maigeri, gyaku nukite, robimy z postawieniem nogi. Pamiętać o tym, że my się tutaj nie możemy podnieść. Staramy się z tej pozycji zrobić jak najszybciej kolano i przystopować. To jest technika stopująca kizami, przebijająca, zatrzymująca technika. Robimy. Edź. Kończ nogę. Ona musi się wyprostować. I dynamicznie nogę. Sam. I gyaku nukite. Shiro. Edź. I sam. Ok. Pamiętajcie o tym, że to jest trudna technika. Jeśli będziemy starali się ją wykonać powoli, siłą mięśni, to nie zdążymy tego ruchu wykonać. My musimy wykonać, to jest tak jakbyśmy stali w koku cudaci, można uczyć się tej techniki w ten sposób, że stoimy w koku cudaci i robimy, dźwigamy kolano, tak? Nie skupiamy się na kopnięciu, robimy sobie raz, dwa, za którymś razem staramy się kopnąć sobie koku cudaci. To jest najlepszy sposób uczenia się, bo wyrabiamy sobie ten właściwy nawyk. Bo kiedy próbujemy od razu kopać, to staramy się przechylić ciało, żeby ta noga nam zdążyła. Nie skupiajcie się na tym. Starać się tylko dźwignąć kolano. Jak najszybciej, jak najwyżej. Bo tylko wtedy będziemy mogli wykonać tą technikę. Kolejna technika to jest Mawashi Shuto Uchi Gyaku Haito Uchi.
Mawashi, mawashi, shuto, kant dłoni, haito, kant dłoni wewnętrzny. Mawashi, shuto, gyaku, haito, uchi. Te techniki, tak jak już tłumaczyłem, po uderzeniu w określony cel przechodzą za oś, tak? I robimy. Ech. Raz, dwa. Ni. San. Shiro. Ech. Ni. San. Ok. I doszliśmy już do technik nożnych. Przerobimy sobie pokrótce te techniki. Robimy. Technika Maegeri. Zwykła, prosta technika Maegeri. Kamae. I trzy kopnięcia. Ech. Ni. San. Mowate. Ech. Ni. San. Mowate. Zanim przejdziemy do techniki Yokogeri, jeszcze tylko przypomnę. Tu wspomożemy się krzesłem. Ja chwileczkę zaczekam, jest czas na łyk wody i na przygotowanie sobie krzesła. Mamy 30 sekund, jesteście w domu, więc powinniście to wszystko zdążyć zrobić. Aha. Myślę, że wszyscy są już gotowi, mają przygotowane krzesełko. Stań tutaj i trzymaj tak rękę. Pamiętając o tym, że Yokogeri Kekomi to jest technika wbijająca. Wyciągamy kolano, wpychamy, odejdzie do przodu. Natomiast Yokogeri Keage jest techniką podbijającą. I tu przechodzimy do Zenkutsudachi. A może tak. Technika Mawashigeri to jest technika, która idzie po łuku, tu kolano, po łuku musi wejść. Technika Uramawashigiri to jest technika, która idzie od dołu, tak jak Yokogeri, nie, trzymaj prosto, tak jak Yokogeri. Tu zawijamy, noga wraca i wracamy z powrotem. Jeszcze raz, trzymaj rękę, Mae troszkę niżej, żeby było widać. Maegiri do przodu, Yokogeri, Kekomi, Yokogeri, Keage, technika Mawashigiri. Technika Uramawashigiri. Zataczamy koło w ten sposób. I teraz skupiamy się na technice Yokogeri Kekomi Zenkutsudachi. Bardzo bym sobie życzył, żeby po technice zatrzymywać na króciutko tą technikę, żeby zaznaczać. W walce oczywiście nie będziemy tego stosowali. Jeszcze raz nawiążę do tego, że jest to Kihon. Podstawa, my mamy nauczyć się prawidłowego wykonywania techniki i kontroli naszych ruchów. To jest bardzo istotne. Natomiast przechodząc na wyższy poziom, do kumite, tam już są dozwolone, tam są wskazane nawet zagrywki taktyczne po to, żebyśmy mogli sobie zaskoczyć naszego przeciwnika, wykorzystując tą technikę, którą będziemy chcieli, zaskakując tym, co będziemy w danym momencie wykonywali. Pamiętamy tutaj jeszcze o takiej bardzo ważnej rzeczy, że z Zenkutsudachi przechodzimy do Kibadachi, bo to jest ten element, jakbyśmy byli w Kibadachi. Kopiemy i wracamy do Zenkutsudachi. I robimy trzy techniki Kamae, pamiętając o tym, że tutaj ręce nie pracują, tylko pracuje same biodro i noga. I Yokogeri Kekomi. Powoli. Ni. San. Mawate. Ech. Ni. Pamiętając o stopie. San. I mawate. Yokogeri Keage jest ten moment takiego klaśnięcia, podbicia do góry. Też proszę na to zwracać uwagę. I robimy. Ech. Ni. San. Mawate. Ech. Ni. San. Mawate. Pamiętając o tym, że yoko to jest bok,
Uderzenie jest po linii prostej. Ta nasza noga nie może krążyć. Część osób wykonuje tą technikę troszeczkę... trzymaj tak rękę do góry. Końcowy element ułożenia stopy, jeśli zrobię w ten sposób, to nie wiadomo, jaką technikę wykonałem, prawda? Bo moja noga się zatrzymała. Część osób Yoko Geri wykonuje troszeczkę na zasadzie takiej, że kopię jak gdyby z boku, po łuku. To już jest takie trochę mała shigeri. My musimy kopać po linii prostej. Jeśli te ręce będą ułożyć, będzie przestrzeń w ten sposób wykonana. Nie tak, zrób tak, o. To powinno być widać. Jeśli będziemy wykonywali technikę Yoko Geri po linii prostej, to moja noga wejdzie w tą przestrzeń. Natomiast jeśli moja noga będzie szła po łuku, to nie, właśnie o to chodzi, to zahaczy o to, ja nie dostanę się do środka, ja mam się dostać tu do środka. Moja noga musi wejść do środka, proszę na to zwracać uwagę. Teraz jest technika mała shigeri. Kamae i robimy ex i sam mote ec i sam mote. Technika ura mowa shigeri, to będziemy z Kubą na zmianę robili. Ura odwrotnie technika. Robimy ec, noga musi wrócić. I kopiemy, noga musi wrócić. Sam Mowate, ec, ni, sam, i mowate. Odpuszczamy sobie łączone kombinacje. Mamy trochę za mało miejsca, żeby to zrobić w domu, bo tutaj jest technika mawa shigeri, ushiro geri. Wcześniej była technika maigeri, mawa shigeri. To zrobimy sobie już na dojo. A teraz chciałbym, żebyśmy jeszcze zrobili kombinację Shiho Gyakuzuki i Shiho Enpi Uchi. Proszę, Kuba. Raz w lewo, raz w prawo, Shiho Gyakuzuki. Widzimy? Gyakuzuki. Spokojnie. Raz. Pamiętając o tym, teraz na drugą stronę. Widać to rozprężenie świąteczne. Musimy się skupić na tym, co chcemy robić. Pamiętając o tym, że bez znaczenia jest, czy ktoś potraktuje to jako lewe, że jest lewa noga, czy jako prawe, bo jest prawa ręka. Mamy do wykonania na jedną i na drugą stronę, żeby nam się to nie pomieszało, którą stroną robiliśmy. To zawsze sobie warto pamiętać. Jeśli umawiamy się, że jest lewa, czyli lewa noga zaczyna, to na drugą stronę musi zaczynać prawa noga i wtedy mamy pewność, że wykonamy na obie strony. I do tego jeszcze uraken uchi. Ja tylko przypomnę ułożenie. To jest tak, jakbyśmy chcieli robić uciuk od dołu blok, z tym, że stąd łokieć idzie do linii ataku. Tu wykonujemy uderzenie. Pięść jest w ten sposób. Uderzenie, ręka wraca. Nie uderzamy daleko, nie całym przedramieniem, nie całą ręką, tylko robimy łokieć, idzie do linii ataku, uderzenie, ręka wraca w ten sposób. Nie trzymamy tak ułożonej pięści, tylko w ten sposób. To jest naturalne ułożenie ręki. Nawet jak mamy pięść zaciśniętą, mięśnie napięte, to jest to naturalne ułożenie mięśni. Natomiast kiedy przekręcimy pięść w tą stronę, jest to już nienaturalne. Tu jest zupełnie inna sprawa, bo ręka jest wyciągnięta na wprost, inaczej są ułożone mięśnie i to jest dobre wykonanie. To jest tetsui. Inna część to jest uraken, czyli grzbiet pięści, zupełnie inna część do wykonania. I robimy. Ec, i, san, si. I na drugą stronę. I teraz własne tempo.
Chociaż z tego, co mówiłem, to mieliśmy zrobić Shiho Enpi Uchi, a zrobiliśmy Shiho Uraken Uchi, więc sobie powtórzyliśmy, teraz zrobimy jeszcze Shiho Enpi Uchi. Przypomnę tylko, że są trzy sposoby do wykonania. Robimy na zasadzie przeciwnej ręki do nogi, robimy tą samą rękę do nogi na zasadzie Shiho Gyakuzuki i trzeci element do przodu, w bok i uderzenie do tyłu w pozycji zenku tsudachi, dwa w kibadachi i czwarte w koku tsudachi. Proszę. Tak, i teraz na drugą stronę, ale innym sposobem. Innym? Tak, może być w jaku ma wasi empi, jak pasuje. Można to też wykonać w ten sposób, że robimy ta sama ręka, ta sama noga, to też jest dobre wykonanie. To ogólnie przerobiliśmy sobie czwarte Q. Przechodzimy do elementów, trudnych elementów, jeśli chodzi o wymagania na trzecie Q, czyli na pas brązowy. Warto się już z tym zapoznać. Tutaj wprowadziłem już elementy z tego dynamicznego kihonu, czyli nie wydłużone zenku tsudachi, które ma nam formować pozycję i kształtować nam nasze siły, naszą siłę mięśni. Tutaj już są wysokie pozycje przygotowujące do kumite, do walki i z tej pozycji będzie wykonywana część tych technik, które są do zrobienia. Pominiemy sobie sambo zuki, bo to robiliśmy. Age uke gyaku zuki, ago enpi uchi. Robiliśmy uchi uke kizami zuki, gyaku zuki. Też robiliśmy. Kizami zuki, gyaku zuki. Na tym się skupimy. Wysoka pozycja i ważne jest przy wykonaniu, ja zmienię sobie stronę, że nie cofamy ręki, żeby uderzyć. Jeśli trzymam w ten sposób, to stąd, skąd jest wyjście, stąd robię uderzenie, tak? Kizami zuki, gyaku zuki, ręka wraca. Już nie wracamy na biodro, tylko do pozycji walki. Oczywiście można ćwiczyć sobie elementy, że robimy tu ręka wraca na biodro i ręka wraca na biodro, potem do kamae, ale to jest tylko kwestia wytrenowania kontroli naszych ruchów. To my decydujemy o tym, czy ręka wraca na biodro, czy z biodra wychodzi. Musimy mieć tego świadomość, to są nasze ręce, nasze nogi i to już jest ten poziom, kiedy my decydujemy o tym, kiedy, jaką technikę wykonać. Nie uczymy się wykonania odruchowo na pamięć, tylko w zależności od sytuacji, która jest w danym momencie, wykonujemy tą technikę, która jest nam potrzebna i sposób wykonania też, który jest nam potrzebny. To tutaj skupimy się na zenku tsudachi, stajemy, teraz sobie o 1/3 skracamy pozycję, do tego kamae, kolano z przodu jest ugięte, z tyłu noga jest lekko ugięta. Do przodu robimy kizami zuki z wyprowadzeniem nogi do przodu, dostawiamy nogę, wracamy rękę, teraz prawa ręka robi gyaku zuki. Dostawiamy nogę, wracamy rękę. Może najpierw same stopy sobie popracują. Wyższa pozycja, lewa noga z przodu. Robimy pierwszy ruch, lewa noga do przodu. Idź, zenku tsudachi, ni, skracamy. I znowu robimy zenku tsudachi, skracamy. Czyli robimy dwa przejścia do przodu. Jeszcze raz robimy sobie to dynamicznie. Jest idź i w ten sposób. Tak to będzie wyglądało. Jeszcze raz. Wysoka pozycja, idź i wracamy. Teraz same ręce, w miejscu stoimy, jest idź, ni. Jeszcze raz, idź, ni. Zauważcie, że te ręce z tego miejsca